Witam serdecznie. Dziś naszym bohaterem jest Tygrys Pietrosjan, mistrz świata, a jego przeciwnikiem Abram Hassin. Bardzo dobry szachista, książek parę napisał ten Hassin. Partia grana była w Kijowie. Niektórzy piszą, że to jest Ukraina, ale to był Związek Radziecki. 1957 rok. Półfinał mistrzostw Związku Radzieckiego. Pietrosjan białe, skoczek F3. I proszę bardzo, tak jak uczę, najdokładniejsza kolejność posunięć. Oj, przepraszam, E6 i G3. W pierwszym ruchu skoczkiem, żeby nie było pchnięcia pionka na E5, w drugim ruchu C4 i w trzecim ruchu G3. Widać, Pietrosjan ogląda moje filmy i doucza się. Hop. GG2. Goniec E7. Roszatkes. Roszatkes. D4. No jak bije, to bije. C6. Czyli powstała normalna partia katalońska. Normalna partia katalońska. Tu przypominam, że Tartakower po ruchach D4, D5, C4, E6 zagrał G3. Kiedyś w Katalonii, w stolicy Katalonii, w Barcelonie. To już wtedy śpiewali właśnie na tę cześć. Uliczkę znam w Barcelonie. Bardzo dobry debiut. Daje białym dużo lepsze wyniki niż na przykład gambit hetmański, klasyczny, ortodoksyjny. B6. Dobrze. I co teraz? Ruch białych. I co teraz? I co teraz? E4. Ideą jest, uwaga, to jest bardzo ważne, że jeżeli by białe zbiły i teraz by doszły, pomijając wszystkie inne szczegóły, pokazuję tylko figury. To białe zostają zizolowanym pionkiem D4, gdzie pole przed nim jest silnym polem czarnych. Dlatego do ruchu E4 trzeba dojść przy pionku na C4. On to wie. No zbił, lepiej zbić w tę stronę. Zbił tu. Goniec A6. Niezrozumiałe posunięcie. No tu co prawda jest podwiązka, bo goniec rentgenem patrzy we wieżę przez tego chłopaczka, ale no B3, no B5, czarny zaczyna się samopruć, ten skoczek tu chciał iść, B4 i oddał Pietrosjanowi parę gońców. Pietrosjan wziął, a chłopak wziął piona. Pietrosjan już wtedy, 1957 rok, grał wyśmienicie. Grał w tych turniejach pretendentów. Mistrzem świata został, no, goniec B2. Hetman B6. Tu jest pion więcej, ale pole przed nim jest słabe. Skoczek jest niedorozwinięty. Wieża w powijakach. Proszę zesławić. O, hop, na tego, jak zagra C5, to jeszcze gorzej. Hop, na tego i na F7. Wieża w F1, tu obronił z nadmiarem chce hetmana wygodzić.
Zostawił mu piona. Zostawił mu piona. Co by nastąpiło na hetman A2? Proszę. Dumamy. Kumamy. No wieża C2. No hetman nie ma znaczenia, gdzie on idzie. I to kusi, i to nęci. I teraz wygrywa skoczek F7. Odbicie figury. Więc nie wziął, wpadł na dwójkę. Tu, 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 tu. Kombinujemy jak Tigris Pietrosian. A zegara wam nie włączę, to wam się nie chce myśleć. Oleniuszki. Oleniuszki. To zdjęcie jest w Wikipedii. I tam jest napisane, że jakiś obcy człowiek je robił. Taka jest wartość Wikipedii. Również w szachach polskich to zdjęcie jest. Możecie spytać z Wikipedii, kto robił to zdjęcie, jak ktoś chcecie tam, co wam cenzorzy odpowiedzą. To zdjęcie robiła moja żona w Pardubicach w 2005 roku. No, obronił. Obronił. Napad. Wieża się wycofała, skoczek stoi lepiej. Goniec F1, to się nazywa bateria. Wieża rentgenem strzela skoczek, chce skoczyć na hetmana. Wydaje się, że skoczek tu już był, ale hetman nie wróci. I kombinujemy jak Tigris Pietrosian. Przepraszam, zakrztusiłem się. Kombinujemy jak Tigris Pietrosian, przepraszam. Kawą. Nie na panielem na noc kawy pić, bo tak kawa, ale z tłustym mlekiem. I proszę jak Pietrosian. Mówili, że go sachy suche, nudne, to oczywiście goniec H3 wygrywa. Czy goniec G2, ale Pietrosian huknął mu puzonem. No skoczka trzeba wziąć. No na wieżę F8 on pójdzie na G5 i można się rozpłakać, więc skoczka trzeba wziąć. I po E5 skoczka się odbija. Czarne mają dwa skoczki za gońca, ale to przez moment. No hetmanów nie. Utrzymujemy podwiązkę. Jak to się rozwiązać? No rozwiązuje się przez G5. Ale to już jest goniec i pion za dwa konisie. Teraz koniś nie ma gdzie uciec. Tu trzeba go nie puścić. Więc albo na F4 dać szachutka. Albo na H5. Tu wieża by wpadła. Tu na tych dwóch. Więc zapadł mu na hetmana jeszcze raz. No to hetman wrócił na podwiązkę. No, wygonił hetmana i skoczek może się rozwiązać. Ale gdzie skoczek idzie? Na D5. To po hetman E3 leci wieża.
Na H5 to samo, wieża E4. Kombinujemy jak tygrys Pietrosjan. No taka partia trochę w stylu Tala. No zbił. Okazuje się, że wieża nie musi bić, chociaż to jest dobre. Pion bije. I gdyby teraz wieża chciała bić tu, to mi się wyłączy monitor, jak wieża zbije tu. Ale jest mat w trzech. Nic nie może bić. To wieża, ponieważ jest podbiciem, robi cwyszęcuk, wtrącony posunięcie. No czarne mają figur więcej. Uciekają. I co teraz? No hetman H7 wygrywa. Ale i wieża D1 wygrywa, żeby król tu nie uciekł. Szachuś pan. Nie można się zasłonić gońcem. Nie można iść do przodu. Wziął tego piona. Jak Pietrosjan zakończył partyjkę? Wszyscy widzą. No zagrał F4. Na podwiązkę, jeżeli skoczek, to skoczek nie może, bo zginie. No trzeba gońcem. A tu zrobimy, można zbić tu. Znaczy po F4 się poddał, ale domyślają się, że na to zaplanował atakę. I tu widełki, kolorek niewielki się wygrywa, ale można też było tu. Szachuś pan. Musi brać. No jak król D4 to będzie mat. Jak tu, to tu. Zobaczmy jeszcze raz. Co trzeba zapewnić? Najdokładniejsza kolejność postulić. Gramy katalońską. I teraz gra dopiero D4, kiedy goniec nie ma szacha. Wariant zamknięty, można bić na C4. Się odbija na parę sposobów. Doszedł szybko. Nie wiadomo, po co ten zbił, ale ma problemy. Nie może postawić skoczka na D7. Powinien zbić tego. I wyjść hetmanem na C7. I jeszcze dycha. Wziął tego piona, oddał centrum. Tu wywołał bijatyka przeciwko... O, i oddał gońca. Polatał gońcem, oddał za skoczka. Wziął centralnego piona. Ale nie może skończyć rozwoju. I
jak Tal, jak Mieszka Tal, a nie jak tygrys syn, no jak tygrys, syn Wartana. Skoczek nie ma gdzie odejść, bo broni wieży. No i to doliczył. I po F4 przeciwnik się poddał. A ja dziękuję za uwagę.